Siema, z tej strony Kuba 731, a to jest... w tego szkieleta. No i jesteśmy i troszeczkę tutaj... O, tutaj aż 32 muszę mieć. Troszeczkę podwiedzajmy. Patrzcie na to. Tutaj mamy te wszystkie mini zestawy. To właśnie czyli jakby to powiedzieć, mamy tutaj takie statki w butelce i za wszystkie zebrane mini zestawy i skompletowanie możemy sobie popłynąć takim mini statkiem, można by tak powiedzieć. O proszę, mamy tutaj tego z bombą, wykupmy go i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też mamy chwila. Ej, poczekaj, jak przytrzymuję trójkąt, gdy nie gramy, mogę się przemienić w dowolną postać. Proszę bardzo. W taki sposób mogę się przemienić w dowolną postać. To jest według mnie naprawdę... Patrzcie na to, mam tutaj czerwony kapelusz. To jest coś w rodzaju takich czerwonych paczek z Lego Harry'ego Pottera. Po prostu zbieramy i dają nam po prostu na przykład jakieś takie fajne atuty. Fajne dodatki, jak na przykład tutaj szybkie hucie, czyli jak używamy powala, wykupmy to i wtedy pan... Wtedy pan Gibbs będzie mógł szybciej wykuwać właśnie różne przedmioty. Może wykuwać te różne przedmioty. O, tutaj walczmy. Okej, jego chyba nie da się. Naprawdę to jest bardzo przydatne. Że to jest przydatne, ale bardzo fajnie, że coś takiego jest. Okej. Twig. Wykupmy go. Tutaj jest tak, że musimy też zawalczyć z tymi postaciami, żebyśmy mogli je, jakby powiedzieć, się w nich wcielić. Jak na przykład tego.
Bosun, okej, tak się nazywa. Co tutaj? Na pochodzenia. Okej, odpalamy. I co będzie? Boom. Tak. I nic? W ogóle? Okej, tutaj mimo za ster i co? I nic się nie wydarzyło. A najwidoczniej trzeba to zbudować. Na razie to będzie niedostępne. Okej, bierzemy i jedziemy na dół. Na górę. Znaczy na górę. O, proszę, kolejny kapelusz. Co my tutaj mamy? Przebrania, okej. Możemy wykupić to i będziemy mogli się, jakby powiedzieć, mieć różne jakieś, nie wiem, przebrania? Zobaczmy teraz. Wcielmy się w tego. A proszę bardzo, tutaj jak się wcielimy, możemy wcielić się w załogę Zembardossy, skąd w Czarnej Perły, możemy po prostu chodzić po wodzie. I to mi się podoba. Dobra, chyba tutaj nic nie mamy. Okej, najwidoczniej tutaj nic nie mamy do zrobienia. A tamto ewidentnie nie przejdziemy, ze względu na to, że nie mamy dość... Wdzielmy się w tego. Oj, rzućmy. A proszę, możemy tutaj teraz to wsadzić. O, proszę, mamy czerwony kapelusz, bierzmy go. Oddychanie pod wodą, okej. Okay. A, patrzcie, taka umiejętność oddychania pod wodą. No super. I tu jeszcze wysadźmy. No i jeszcze to. I dajemy. Okej, zobaczmy, czy tutaj się da w ogóle skoczyć. Wcielmy się w ogóle, nie wiem. O, Elizabeth Swan. Cholera, no. No. Serio. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Próbuję. No nie da rady, no. Jeszcze raz. No co się stało, no? Jeszcze raz spróbuję. Udało się i... I proszę bardzo, mamy czerwony kapelusz. W końcu mi się udało. I co tutaj mamy? Skarb X2, ale... Za 500 000 monet Lego. Nie mam tyle kasy. No to pięknie. Do tego nie kupię. O, tutaj możemy zbudować ten zamek z pierwszym.
Banan. Okej, wykop to. Okej, pieczków, wykop to. Okej, dajmy markę osiołkowi. Osiołku. Masz to... A proszę, możemy teraz go dosiąść. No, to ciekawe. Okej. A zresztą to chyba wszystko, więc... To wszystkie co zebraliśmy, więc nie będziemy już więcej tego robić. I w końcu zajmiemy się wątkiem fabularnym, więc co, opuszczamy to i co, kontynuujemy wątek fabularny. Czyli co, rozpoczynamy pierwszy rozdział... Pierwszy rozdział Skrzyni Umarraka, czyli Pele Gosto. To zaczynamy. Tak. Witam z powrotem. Nie wiem co się stało, ale nagrywarka przestała nagrywać. Nagrywać. Najwidoczniej po prostu, że... Może dlatego, że mi po prostu urządzenie spadło. Prawie spadło. Mam nadzieję, że to się więcej... Nie no, możliwe, że od czasu do czasu się powtórzy, ale... Na razie mam... Nadzieję, że nie w tej chwili. Okej, to zaczynamy jeszcze raz. Wchodzimy i rozpoczynamy... I rozpoczynamy pierwszy rozdział Skrzyni Umarraka. Rozdział pierwszy, Pele Gosto i co? Zaczynamy. Mamy tutaj inną animację ładowania. Widzimy Jacka Sparrowa, ale to nie Czarna Perła, tylko jakiś inny statek. No i jak możecie wiedzieć, to... To Holender. A to znaczy, że tutaj mamy nowego antagonistę, czyli jakby powiedzieć Davy. Jakiś statek. To mogę wam pokazać, że... O proszę, to jest taki, jakby powiedzieć, antagonista tej drugiej części. No coś tutaj poszło nie tak. I złapali ewidentnie Willa. Proszę, oni już się uwięzili, jak powiedzieć, Elizabeth i Willy musi po prostu odejść chyba w skrzynię Umarraka, żeby ją uwolnić, a żeby to zrobić, on musi jakby, nie wiem, znaleźć Jacka Sparrowa, który mu może pomóc. Widzimy tutaj Czarną Perłę na plaży, ale nie ma w pobliżu załogi. O, tutaj są ci dwaj, jeszcze dodatkowo z psem. A to Jack. No tak, powiedziałem, że takie...
są akurat wydarzenia z drugiej części. To pięknie. Kogo my tu mamy? O, proszę, pana Gipsa mamy. Okej, teraz musimy, jakby powiedzieć, przeskakiwać, żeby się jakoś uswobodzić. I proszę bardzo, i uswobodziliśmy się. Uswobodziliśmy się. I będziemy tak jechać przy tych kółkach, przy tych jakichś klapkach. Okej, teraz będziemy musieli uciec jakoś tym ewidentnie kanibalom. Okej. Oczywiście niszczymy wszystko dookoła, żeby zbierać monety. Ale tędy to chyba tam nie wrócimy, co? Chwila. A coś tam jest w ogóle? No tam coś jest, ale to niestety trzeba chyba wrócić na jakąś inną taką platformę wyższą. Okej, na razie wracamy. Okej, niszczymy wszystko, co się da. Oczywiście mamy tutaj tych kanibali. No i załatwiliśmy ich. Znaczy zmierzyliśmy. O, tutaj mamy przejście. Dobra. Ale wtedy to chyba nie przedostaniemy się. No nie. A tam jest jakieś przejście? Nie. Nie, 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 nie. Tutaj jedynie możemy przejść. Dobra. I musimy uciec tutaj, jakby to powiedzieć. Z tej wyspy. Ale zabrać też przy okazji Jacka, bo oni są ewidentnie go usmażyć. Skaczemy. O, wchodzimy i proszę bardzo. Oczywiście niszczymy wszystko, co tutaj jest. Dobra, może teraz z tej strony. O proszę, tutaj mamy. No niestety nie mamy postaci, która może to zniszczyć. O, tutaj jest miejsce, gdzie użyć kompasu Jacka, ale Jacka nie ma z nami, więc musimy radzić sobie sam. I okej, teraz tędy możemy. Proszę bardzo, teraz tędy możemy wjeżdżać. Dobra. I tam pewnie gdzieś Jack ucieka. Będzie z tymi kanibalami. Tam dalej. Okej, ale... Tutaj jeszcze. Okej, tutaj nie możemy przejść. Dobra. Zablokowane. No jeszcze ten będzie tutaj do nas strzelał. Okej, co my tu mamy? Okej, tutaj ewidentnie musimy... Tak. Okej, uwalniamy strumyk wody. Do tego mechanizmu. Chyba dzięki temu... Chyba dzięki temu możemy tam przejść. Ja pierdzielę, zginąłem. Okej, jeszcze raz. Okej. Nie jestem dobra, trzeba tutaj zobaczyć i proszę bardzo. Zaczęliśmy. A, ptakie buty, okej. Thank you.
przejeżdża. Okej, ale chcemy zobaczyć, co tutaj jest. A, tutaj możemy jedynie wrócić. Dobra. Jedziemy na górę. Okej, niech zajmie się przekrętłem. Zajmie za chomika. Dobra, tutaj. Patrzcie, jaka winda troszeczkę jest skonstruowana. Dobra. I co? Tutaj możemy, jak to powiedzieć, i proszę bardzo. Dzięki temu pan Gip może się teraz tam przedostać. Okej, tutaj możemy zniszczyć. A patrzcie, to jest to miejsce, gdzie już tam byliśmy. Byliśmy tam. Znaczy, możemy teraz tędy się przedostać. A to znaczy, że będziemy musieli tędy wyjść. Oczywiście kanibale tutaj są. Więc raczej plemię. Zrobimy tutaj im rozpierduszę, ale no cóż, no trudno. A tutaj patrzcie, mamy tutaj, jakby to powiedzieć, tron. Jacka. No pamiętam, w filmie było coś takiego, że oni uznali Jacka za jakiegoś swojego bożka i chcieli go zabić, żeby ten ich bóg, ich boga uwolnić. No taka religijna głupota ze strony ich. Okej. Tutaj możemy... Oczywiście nie przeskoczymy niestety. Zaczynamy, idziemy tam. O nie, nie. No i po Willu. Dobra, spróbujmy panem Gipsem i... O proszę, przedostaliśmy się, a tutaj mamy z powrotem Willa. Okej, już idziemy i... Wrócimy etap. Rozrywki. Nic nie ma. Okej, no to jedziemy, 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 jedziemy. O! No trzeba uważać na te pułapki. Okej, teraz. No jeszcze tutaj. Zbieramy oczywiście monety. Monety zawsze się nam przydadzą. Tędy. Tutaj. Tędy. O, tutaj kolejny czarny obiekt. Tego to akurat nie zniszczymy. O nie, 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 nie! I pięknie spadłem. Tutaj coś tutaj jest. Dalej. No nie, no. Cholera, no. Okej, to też wyczyniliśmy tylko pod monety. I tak wyrzuciłem. Dobra. O, tutaj trzymy. O, tutaj mamy mini zestaw, ale nie możemy go zdobyć w ogóle. To pięknie. Tutaj w jest grzech, ale go nie ma.
No na pewno wcielimy się tutaj w czekach Faroła. No, przeszedłem w ogóle tą całą grę. Więc okej, niszczymy, niszczymy. Dobra, dobra. Tutaj zniszczyliśmy go, dobra. Tutaj jeszcze. A, okej. Ale trafiają nas tymi pułapkami w ogóle. Okej. I mamy prawdziwego pirata, super. No to teraz przyjeżdżamy i no to pięknie, spadliśmy. Ale to chyba część kastenki właśnie. Co my tu mamy? No proszę, mamy tutaj Jacka Sparrowa. I musimy do, jakby to powiedzieć, do Czarnej Perły. Okej. O proszę. Pieska. No to pięknie, jeszcze nas będą gonić ci w ogóle kanibale. No, no i oczywiście mamy strój Jacka Sparrowa wódza. No tak. Toczek, oczywiście musimy stąd wbijać. Okej, bierzemy kość, żeby do nas pieszek dołączył. Raczej to nie kość, a bardziej coś w rodzaju. Coś na głowę. Ale że wszystko w tym wygląda. No nie będę, okej. A po prostu niszczę to, bo tego ja nie chcę, okej, możemy. No niestety nie możemy tam wrócić. Okej. To było akurat dziwne, ale nieważne. Okej, poszukajmy do tego psa kości. Czyż ona gdzieś musi być? O proszę, i masz w piecku kość. I mamy do naszej, jakby powiedzieć, ekipy właśnie pies psa. No tu ewidentnie tutaj nic nie zdziałamy. Dobra. O, i tutaj potrzebna jest nam, jakby powiedzieć, skrzynka, która nam pozwoli przejść dalej. I potrzebny jest nam piesek. Okej. I to chyba tam musimy to dać. Dobra, a co jest po tej stronie? Okej. A, musimy tak to zrobić, żebyśmy dotarli do, jakby powiedzieć, do naszej czarnej perły. To już należy do Jacka Sparrowa, jego, jakby powiedzieć, nowej załogi. Okej, tutaj mamy naszych przeciwników, znaczy naszych kanibali. A patrzcie na to, możemy teraz to zbudować. Okej, najwidoczniej będziemy musieli przenieść tamtą skrzynkę na tą drugą stronę, bo tam jest na przykład ta druga skrzynka, dobra. Okej. Ale wcielajmy się właściwie w rzeka i w Sparrowa. Powiem wam tak, i chyba lubię wcielać się właściwie w Jacka Sparrowa. Może dlatego, że to jest jedna z takich moich ulubionych postaci z Piratów z Karaibów. A waszym, która postać była według was, którzy znają Piratów z Karaibów, była waszą ulubioną postacią? Ja według mnie Jack Sparrow.
No nie da się ukryć, Jack Sparrow jest zaje... jest zajebisty... Boże, się zbaliłem. Jest zajebisty postacią w tych filmach. Jednego to jest oczywiście Johna Deppa. Dobra. Przechodzimy i proszę bardzo, i dajemy tam. Okej, konstruujemy i budujemy sobie kafelki do spinaczki, dobra. I tutaj tylko... Hej! O, potrzebny jest pan Gips. Panie Gipsie, może pan uczyni honory i... i dzięki temu możemy jakby powiedzieć... wejść i tutaj ześlizgnąć się na linii i przejść tam. Okej. Chwila. Powiedzenie. Niestety nie było. Oczywiście musimy jeszcze raz tam wrócić. Okej, zniszczymy. Dobra, to walczymy z nimi. Zadamy 100. Okej, powoli. Okej, już zbliżamy się do jakby powiedzieć do naszej. Statku, ale najpierw chciałbym sobie tutaj podniszczyć pewne obiekty, żeby zebrać monety. Dobra. Okej, niszczymy. Tutaj przechodzimy i niszczymy te obiekty, żebyśmy mogli przejść. I proszę bardzo, jesteśmy. Oni tam się boją piratów. Poproszę, jedna z załogi kapitana Sparrowa. O, proszę bardzo, oni teraz uciekają przed tymi kanibalami. Oni gonią psa. To było dla mnie troszeczkę dziwne. Co? Pan Brown? Dobra, jak wy widzicie, Elizabeth ewidentnie uciekła. Proszę. Uciekła i pomógł jej.